przebywającego na Litwie Kazimierza. Wnioskodawcą był Zbigniew Oleśnicki. Po dwóch latach, 17 września 1446 roku, Kazimierz Jagiellończyk przyjął koronę i uznał się wybranym królem Polski, zachowując jednocześnie nienaruszoną dziedziczną władzę na Litwie. Unia nie została zerwana, ale traciły znaczenie wszelkie dawniejsze obietnice włączenia Wielkiego Księstwa w skład korony. W wystawionym wtedy akcie król mówił: za jednomyślnym i obustronnym postanowieniem złączyliśmy, nakłoniliśmy i przywiedli Królestwo Polski i Wielkiego Księstwa Litwy do braterskiego związku. Chcąc być im panem i rządcą. Mimo oświadczenia króla, była to tylko unia personalna. Oba państwa łączyła przede wszystkim osoba wspólnego monarchy, zaś pełne poezji słowa o braterskim związku dopiero z biegiem czasu miały stać się prawdą. W innym dokumencie obiecywał Kazimierz dążyć, aby odtąd wspólnych mieli Polacy i Litwini, przyjaciół i wrogów. Kazimierz IV został ukoronowany na Wawelu 23 czerwca 1447 roku. 7 lat później pojął za żonę Elżbietę z Habsburgów, rodzoną siostrę Władysława Pogrobowca. Astrologowie od początku źle wróżyli panowaniu Kazimierza Jagiellończyka, bowiem koronacja odbyła się pod niefortunną ich zdaniem gwiazdą, w nieszczęśliwym dniu. Wczesne lata panowania Jagiellończyka w całości poszły na twardą, nieustępliwą, z wielkim talentem prowadzoną walkę, której najgłębszy sens można określić jako próbę obrony zasady kompromisu przeciwko skrajnym dążeniom po obu stronach, w Polsce i na Litwie. Oczywiście monarcha nie był sam. W koronie wspierali go oddani mu panowie i niechętna magnackiej przewadze szlachta, a z prowincji, zwłaszcza Wielkopolska. Jego głównym wrogiem w koronie był wszechwładny do niedawna kardynał Oleśnicki. W początkowym okresie Jagiellończyk mógł liczyć na to, że Oleśnicki był jeszcze bardziej niepopularny niż on sam. I właśnie rozgrywka z Oleśnickim i popierającą go grupą wielmożów małopolskich była wstępem do odbudowania autorytetu władzy monarszej w Polsce, do rządów mocnej ręki, a może nawet próby stworzenia silnego, scentralizowanego państwa, jakie budowali w tym czasie królowie francuscy czy angielscy. Oleśnicki należał do najwybitniejszych osobistości ówczesnej Polski. Nieugięty strażnik przewagi kościoła nad państwem, przywódca możnowładców małopolskich, poświęcał wiele uwagi kulturze umysłowej i artystycznej. Kancelaria biskupia skupiała wybitne umysły, a pierwsze przejawy humanistycznego widzenia świata zaczęły przenikać do Polski między innymi przez dwór Oleśnickiego. Do ludzi związanych z Oleśnickim należał doktor prawa, profesor i rektor Akademii Krakowskiej Jan Elgot. Był wśród nich także Mikołaj Lasocki, dyplomata, sekretarz w kancelarii Władysława Jagiełły. Należy tu również wymienić Stanisława Ciołka, gorliwego bibliofila, mistrza kancelaryjnej stylistyki, twórcę wzorów listów, dokumentów i dyplomów. Biskup krakowski od dawna także wykazywał zainteresowanie dziejami ojczystymi, do których z pisania zachęcał Jana Długosza. Wiele fundacji Oleśnickiego nie dotrwało do naszych czasów, prawie żadna w oryginalnym kształcie. Zbigniew Oleśnicki pojmował sztukę jako instrument działalności duszpasterskiej i politycznej. Osiągnął w państwie niezwykłą pozycję i wytrwale dążył do jej utrzymania. Jego inicjatywy realizowane były całymi latami. Do najbardziej okazałych należy oglądany kościół w Piotrawinie, miejscu otoczonym kultem świętego Stanisława, do którego lubił być porównywany Oleśnicki. Wielką inwestycją była kolegiata w Nowym Sączu i kościół w Bodzentynie. Wreszcie liczne budowle świeckie i dobroczynne, a wśród nich bursa jerozolimska w Krakowie.
Granice dóbr biskupa wyznaczały okazałe słupy, murowane lub kamienne tabliczki ozdobione obowiązkowym herbem kardynała. Pojednanie monarchy z potężnym kardynałem nastąpiło po ślubie Kazimierza z Elżbietą, a znalazło swój symboliczny wyraz w wysokiej klasy dziele artystycznym. Srebrnym berle ofiarowanym przez królewską parę Oleśnickiemu w 1454 roku. Dar młodej pary królewskiej zapisał Oleśnicki w testamencie Akademii Krakowskiej. Udajemy się do majestatu Twego z prośbą, abyś nas raczył przyjąć za Twoich i królestwa Twego wieczystych poddanych i hołdowników i wcielił na nowo do Królestwa Polskiego, od którego jesteśmy oderwani. Poddajemy się dobrowolnie i z posłuszeństwem pod Twoją zwierzchność i rządy. Tak mówił do króla Jan Barzyński, stojący na czele poselstwa Związku Pruskiego, które przybyło do Sandomierza w 1454 roku, prosząc o pomoc w walce z zakonem krzyżackim. Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, dziedziczny pan Rusi, postanowiliśmy. Rzeczone rycerstwo, miasta, ziemian i wszystkich mieszkańców ziemi pruskiej, chełmińskiej, królewieckiej, elbląskiej i pomorskiej, położonych na lądzie i morzu, a chętnie dobrowolnie i z wszelkim poddających się posłuszeństwem, pod swoją opiekę, władzę i rząd przyjąć.